Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnej produkcji na kanale Matrixa. Tym razem znajdujemy się nad wodą, której jeszcze nie było na naszym kanale. Jest to Glinianka. Dlaczego jesteśmy w ogóle nad taką wodą? Tu jest taki też ukłon w stronę widzów, bo dostawaliśmy sporo pytań, żebyśmy zrobili film na takiej wodzie. Jest to woda trudna. Od zawsze mówiłem, że glinianki, żwirownie, nawet głębokie polodowcowe jeziora dla fedorowca są łowiskami dosyć trudnymi ze względu na głębokość wody. Tak? Są tu bardzo duże spady, są też wypłycenia, tutaj akurat jeżeli to są sztucznie zrobione przez człowieka zbiorniki, to wiadomo, koparki kopały, więc nigdy nie wiemy, co mamy na dnie. To wszystko trzeba zobaczyć, wygruntować, to wszystko Wam pokażę, żeby to było w miarę czytelnie. Pokażę Wam też, jak się przygotowuje do łowienia na takim zbiorniku. Potraktuję to też tak, jakbym miał tu niedługo startować w zawodach. Będę się starał łowić praktycznie wszystko, co jest. Nie skupiam się na polowaniu na jedną, dwie ryby, tylko chciałbym po prostu przełowić, sprawdzić, co w tej wodzie pływa, jakie ryby mogę łowić, na jakie ryby mogę liczyć, na co reagują. Będę się starał obserwować w trakcie łowienia. Będę Wam też mówił, co robię, dlaczego. Tak, żeby to się ładnie nam spójnie związało w całość. Stanowisko mam rozstawione. Tu akurat są pomosty, więc nie mogę wybrać brzegu. Ale na takim łowisku najważniejszą rzeczą, no poza oczywiście naszym sprzętem, poza wędkami, co trzeba ze sobą mieć, to jest tak, stoper i plus tutaj zobaczcie, to są ciężarki do gruntowania. Nie jeden, dwa, mam ich cały komplecik. Zaczynam od ciężarka 20 gramów, to jest taka mój uniwersalny. Mam bardzo leciutki 12,5, 20, 30 i 40. To może od razu wytłumaczę, dlaczego tych ciężarków mam tyle. 40, czyli tym najcięższym, badam dno, badam strukturę dna. Jeżeli jest twardo, to jest bardzo charakterystyczne takie odbicie szczytówki, tak? Czyli że ten ciężarek jakby uderzył o coś twardego, gliniaste bądź bardzo twarde, żwirowe dno. Jeżeli byłoby tam miękko, to byśmy mieli takie wygaszenie, tak? Ta szczytówka by nam tak delikatnie po prostu zgasła. Mniejsze ciężarki służą mi też do przeciągania. Jeżeli nie chcę za dużo zrobić hałasu, bądź jest dużo zielska na przykład na dnie, bo nie wiem, szczerze mówiąc, co będę miał. Jeżeli byłoby dużo zielska, 40 byśmy nie ruszyli, a tą 12 czy 20 spokojnie sobie możemy przeciągnąć. Zobaczcie, stoper trzymam w lewym ręku. Tak, tu mogę sobie go odpalać. Ważna jest taka synchronizacja. No to niestety trzeba troszeczkę popróbować, żeby się tego nauczyć, tak? Czyli tak, zobaczcie, otwieram kabłąk, stoper mam przygotowany, zaczynam zawsze gruntować od samego brzegu. Ja widzę, jak to dno opada, więc szukam najpierw pierwszego kantu, tak? Czyli tego pierwszego spadu, który powinien być gdzieś niedaleko brzegu. I zobaczcie, rzucam, zarzucam. W momencie dotknięcia ciężarka o wodę, ja włączam stoper. Patrzę się na szczytówkę, szczytówka się wyprostowała, czyli ciężarek doszedł do dna, szczytuję wynik, to jest 5 sekund. 5 sekund, dzielę to na gdzieś powiedzmy na pół, czyli tam jest gdzieś około 2,5 metra. Zobaczcie, rzuciłem około 9-10 metrów od brzegu. Spróbuję teraz rzucić troszeczkę bliżej. Zeruję. Zobaczcie, rzucam. Bardzo blisko teraz rzuciłem. Na napiętej plecionce odbiło. Zobaczcie, 4 sekundy. To już jest różnica 1 sekundy z tam z pagroszami, czyli mamy około pół metra płycej. Spróbujemy jeszcze bliżej. Teraz rzucimy około
może 5 metrów, zobaczcie. Tyk, poszło. Odbiło. 3,5 sekundy, tak? Czyli tu mamy 3,5, 4, 5 z groszem, czyli tam dosyć wolno opada. To będzie się około metra, metra na, to będzie około 8, czyli metr na 8, na 8 metrach długości, około metr głębokości się zmienia. Dobrze, szukamy sobie dalej. Po przeszło 25 minutach mogę śmiało powiedzieć, co mam pod wodą, jak wygląda moje dzisiejsze łowisko. Poświęciłem na to naprawdę sporo czasu, ponieważ jest dosyć ciekawe dno. Na wprost, może nie na wprost, tylko tak powiedzmy na godzinę 13, na godzinę pierwszą mam wychodzący cypelek. Jest tam około metra, półtora metra nawet płycej, co jest bardzo dużo na takiej wodzie. Czyli wyobraźcie sobie, tak jak tu siedzę, wychodzi taki cypelek, bok i delikatnie spadając do czterech. Tak jest około, tu jest 4,5 metra w najgłębszym miejscu, wychodzi później na około 3 metry. On tak się ciągnie gdzieś około 15 metrów i w tamtą stronę znów jest spadek. I tutaj, że tak powiem, on się kończy, tak? Być może my też na takim małym cypelku siedzimy i to jest po prostu kontynuacja tego pod wodą, tak? Dla zobrazowania, tu gdzieś najgłębiej mamy około 8 sekund, nawet do 9 spadał ciężarek. Natomiast tu w tym płytszym miejscu było nawet 5,5, to jest bardzo dużo, tak? I to jest też na większym dystansie, nie tylko pod brzegiem, tylko nawet 30 metrów od brzegu, tak więc bardzo ciekawe miejsce, które na pewno obłowię, bo myślę, że warto. Pod brzegiem spada dosyć szybko i pierwszy kant też jest warty obłowienia. Przygotowałem sobie 4 wędki, bo chcę po prostu sprawdzić głębszą wodę, na pewno sprawdzimy ten cypel, na pewno sprawdzimy też kant, który jest zaraz przy tym. I chciałbym jeszcze sprawdzić płytką wodę, bo być może później słoneczko wyjdzie i te ryby będą chciały po prostu bliżej brzegu podpływać, no bo już niedługo powinny się trzeć, powinny się tutaj zbierać. Łowisko wygruntowane, tak jak Wam wspomniałem, robiłem to 20-gramowym ciężarkiem. Natomiast przed łowieniem, też Wam o tym wspomniałem, przeciągnąłem sobie po dnie ciężkim ciężarkiem 40-gramowym po to, żeby sprawdzić, czy na pewno jest tam twardo. No muszę powiedzieć, że no praktycznie jest jak skała wręcz, bo gliniaste dno jednak ma to do siebie, że tego mułu, tego namułku tam nie ma praktycznie w ogóle i nie mamy o co ciężarkiem zaczepić. Ale tu wziąłem miskę, bo chciałem Wam pokazać, o co mi dokładnie chodzi z przeciąganiem ciężarka po dnie i jaka jest różnica, jeżeli patrzycie na szczytówkę, bo sprawdzając dno, przeciągając ciężarek, zawsze staram się wybierać najdelikatniejszą szczytówkę po to, żeby ona po prostu przenosiła nam informacje z ciężarka na szczytówkę, tak? Ta miękka szczytówka się ugina, jeżeli jest twarde dno, to on idzie bardzo płynnie, tak? Miękkie dno, ona zaczyna po prostu, że tak powiem, nam łapać, czyli pokazywać, że ten ciężarek się zatapia w miękkim podłożu. Tu tak troszeczkę Wam, żeby to lepiej pokazać. O, mamy tutaj wędkę. Zaraz Wam to zademonstruję, zrobimy zbliżenie. Jeżeli jest bardzo twarde dno, to zobaczcie, ten ciężarek idzie bardzo lekko, ale wystarczy, że o, wpadnie już w miękką ziemię. Zobaczcie, to wszystko, że on się zasysa w dno, to wszystko widać na szczytówce, tak? Zobaczcie, tu, czyli to jak byłaby taka różnica, to o, po twardym nie, to bez problemów idzie, ale wystarczy, że wpadnie tylko w troszeczkę miękkość, o, i czuć od razu, że to już jest miękko. Ta informacja jest bardzo ważna, bo później możemy łowić na przykład na twardym dnie, na którym ta prezentacja przynęt zawsze jest lepsza, dużo skuteczniejsza. Łowisko mam przygotowane, wygruntowane, odległości też mam wstępnie już odmierzone, ale czym nęcić, na co łowić, tak? To też na pewno jest istotny element układanki. Nie znając wody, zabieram najbardziej uniwersalne
rzeczy, na które łowię, czyli ciemna zanęta, drobno mielona, no w tym przypadku jest to Wonder Black, czysta ziemia, lekka ziemia torfowa i to jest moja podstawa, jeżeli chodzi o mieszankę. Na przełamanie zabieram ze sobą, nie wiem, czy tego użyję, czy nie, ale na takie sprawdzenie warto mieć. To jest taka, że tak powiem, popielata zanęta, ona jest bardzo drobniutka, ona taką dosyć mocną chmurę robi w wodzie i plus troszeczkę takiej jaśniejszej gliny. To jest na wypadek, gdyby już nic nie działało i trzeba było coś zrobić po prostu innego, coś czasem na przekór upartym opiniom, gdzie powinno się łowić na ciemno, ale warto czasem coś spróbować innego. Robaki, no to, że tak powiem, cały zestaw pinek, każdy kolor jest oddzielny. Myślę, że tego nie będziemy za dużo używać, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie z rybami. No i plus oczywiście ochotka haczykowa, która jest zawsze podstawą. I troszeczkę mrożonego jokersa, nawet żywego nie brałem, to jest mrożonka, z miesiąc czasu leżało, tak, warto sobie takie zapasy robić, bo zawsze można używać w każdej chwili. I zobaczcie, że nie mieszam ze sobą czy zanęty, czy ziemi, robię to po prostu na bieżąco, będę starał się obserwować, jak ryby reagują. Od razu pierwszy wniosek, jaki Wam powiem, to jest po prostu mega, mega, mega czysta woda. Naprawdę dawno tak czystej, krystalicznej wody nie widziałem. Ja w tej chwili patrzę, to ładnych parę metrów widzę po prostu całe dno. Widzę drapieżniki, jak przepływają szczupaki. Mam nadzieję, że te szczupaki jeszcze się trą, bo jeżeli one po prostu polują, to będę łowił przypadkowe ryby, bo te ryby będą bały się po prostu, żeby zbić się w ławicę, bo będzie się po prostu atakował szczupak. Tak więc niby dużo, ale to jest bardzo proste i w trakcie łowienia będę sobie to regulował. Czy zanęty więcej, czy ziemi, czy troszkę jokersa, czy więcej, powiedzmy jakąś pineczkę dołożyć, czy ochotkę. To nam wyjdzie w trakcie łowienia. Tak więc zaczynamy łowić. Pierwsze mini rybki mam za sobą i mam już pierwsze spostrzeżenia, pierwsze wnioski. Na pewno płoszą się ryby od smugi. Dlatego przy 4,5 metra wody stosuję bardzo prosty patent. To znaczy obkręcam koszyki taśmą. Zwykła taśma czarna, izolacyjna, to powoduje, że po odpowiednim dociśnięciu nie zostawia za dużo smugi w opadając, tak? Bo jednak te 4 metry opadając, ta przynęta, z koszyka może się te cząsteczki uciekać. Natomiast przy takim przyklejeniu nie powinno być takiego problemu. Alternatywa: są też koszyki całkowicie już gotowe, zamknięte, ale jeżeli ktoś takich nie ma, to może się szybko poratować taśmą, tak? Ja mam przygotowane i dopiero jak zmieniłem, dopiero złowiłem jakieś rybki, tak? Czyli to pokazuje, że nie trzeba robić dużo smugi, lepiej właśnie, żeby to wszystko zaczęło pracować na dnie. Tak więc polecam, żeby sobie taką tasiemkę wrzucić do kosza, bo to zawsze można przygotować.
No bez rybiu i taka ryba też, to są zawsze punkty. Bardzo ciekawą rzecz dowiedzieliśmy się tu chwilę temu, bo mieliśmy, że tak powiem, gości tu z tego koła, tak, czyli tutaj, który się opiekuje, i dwa dni temu czy trzy dni temu mieli zawody i bardzo dużo było zer, a wygrał chyba ktoś, kto miał dwie czy trzy płotki, tak, tak więc to mnie tylko ugruntowało w przekonaniu, że te ryby bardzo delikatnie biorą. W tej chwili już rzucam wszystko na jedną kartę, może nie tyle rzucam, co sprawdzam już bardzo daleki dystans, tam jak na wstępie wspomniałem, tam zaczyna się przegłębiać. Nęcenie delikatne na start, które robiłem, w ogóle nie zagrało, tak? Czyli te ryby, jedynie ryby, jakie złowiłem, to na tym wypłyceniu, o którym wcześniej mówiłem, no malutkie poteczki i to też parę sztuk, i to z miejsca, którego w ogóle nie nęciłem, czyli tam, gdzie nęciłem, dołożyłem 2 metry do klipsa, zarzuciłem, że tak powiem, na świeżo i dopiero złowiłem rybę. Tak sobie teraz pomyślałem, że jeżeli jest czysta, krystaliczna woda, to może jednak warto rzucić tam trochę głębiej, gdzie tego światła słonecznego tyle nie dociera i po prostu może te ryby tam będą bezpieczniejsze, one się tam będą bezpieczniej czuły, tak? Bo no, w takiej prześwietlonej wodzie i tak jeszcze mamy dobrze, że nie ma tego słońca, nie ma, ta woda nie jest aż tak prześwietlona do dna. Więc mam nadzieję, że to coś pomoże. Więc zobaczcie, pomimo tego, że mam parę miejsc, dokładnie to mam 4-5 miejsc zanęconych, dalej próbuję, jeszcze dalej, żeby coś wyłuskać. No, na zawodach zera bym nie miał, pewnie byłbym gdzieś w czubie sektora, patrząc po wynikach, ale i tak trzeba jeszcze próbować. Ewidentnie gra, to co złowiłem, to była praktycznie czysta ziemia z odrobiną jokersa. Zanęta w ogóle, że tak powiem, tutaj nie, jakoś mi to nie działa. Wszystkie rybki, jakie złowiłem, to jednak z czystej ziemi. A jeżeli bym jej nie miał, no to zobaczcie, już by był wtedy problem, prawda? Tak więc czysta ziemia i prawie 40 metr. Teraz próbujemy gdzieś na około 5,5 do 6 metrów wody. No niestety, dzisiaj takie rybki. Dzisiejszy dzień będziemy już pomału kończyć. Łowienie okazało się dosyć trudne, nawet powiedziałbym, że bardzo trudne właśnie przez, myślę, że przez tą czystą wodę. Ale na całe szczęście z zerem nie zszedłem. Udało się te ryby wypracować, no bo tak to muszę nazwać, tak? Nie było pojedynczych ryb. Takich większych, tak jak liczyłem. Widziałem faktycznie, że przemieszczały się tutaj w tak czystej wodzie. Ja je widziałem, że one pływały. Natomiast no niestety nie weszły w moje łowisko. Być może ma to też związek z zimną wodą, bo sprawdzaliśmy temperaturę, miała około 8-9 stopni. Myślę, że jakbym łowił w ogóle grubiej, to zszedłbym na zero. To jest też taka właśnie uwaga, wracając do początku, co bym zrobił na zawodach. Mam już tą wodę rozpoznaną, dobrze ją wygruntowałem. Też dosyć ubogo zacząłem łowić, jakbym dużo wrzucił na początek. Myślę, żebym nic nie złowił, tak? Te ryby trzeba było wyszukać. Powiem tylko też ciekawostkę, zaraz pokażę zestaw, na który łowiłem ryby, bo to też jest dosyć ciekawe. Na zwykłe zestawy, czyli strzałówka plus koszyk, tak? Plus przypon, ósemkę, nie miałem kompletnie nic. Dopiero założenie 007 przyponu, bezpośrednio na plecionce, plus tylko kawałeczek skrętki. Dopiero taki zestaw pokazywał mi ubrania. No to jest naprawdę niesamowite. I nawet zakładając ochotkę, też ją musiałem nadziewać ją całą. Jeżeli zakładałem za koniuszek, nie miałem kompletnie brania. To też mam nadzieję, że weźmiecie to jako cenną uwagę, że jak nie ma ryb, to trzeba, mówię, jeszcze się bardziej wycieniać i próbować jakichś innych sposobów, tak jak założenie na przykład ochotki przez całość, plus bardzo leciutki, malutki haczyk, tak, 20 haczyk, lekka przede wszystkim, i to tak bardzo wolno, naturalnie opada, że po prostu te ryby nie boją się
żeby podpłynąć i zjeść. To, co wszystko widzieliście na mojej też tutaj przystawce bocznej, pinki, praktycznie nie zużyłem żadnej, kompletnie się nic nie sprawdziło, grała tylko ochotka i plus czysta ziemia. Jedynie jakieś ryby, gdzie były, to były na samym początku kantu, czyli na tej pierwszej linii. Dwie rybki złowiłem też na tym płytszym cypelku. No i tu przy samym brzegu, że tak powiem, to były takie szukane ryby, czyli praktycznie bez nęcenia trzeba zarzucić, tak, i trzeba czekać na te delikatne brania. No tu też szczypłóweczki też od nowych etosów, no, zrobiły naprawdę świetną robotę, no jak dla mnie są rewelacyjne. Cóż, no mam nadzieję, że miło się oglądało, pomimo tego, że ryb nie było. Ja szczerze mówiąc nie czuję się przegrany, bo jednak te ryby jakieś złowiłem. Jakbym w ogóle nic nie złowił, to po prostu nie wiedziałbym też, co źle zrobiłem, a tu widzę, że no, te ryby po prostu nie żyją. To jest tak czysta woda, tak jest zimno, one się zbliżają do tarła. Potwierdziło mi też przekonanie tutaj miejscowej osoby, która powiedziała, że na zawodach na tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób padło dosłownie parę rybek, więc to mnie też ugruntowało w przekonaniu, że trzeba być jeszcze delikatniej, jeszcze mniej i po prostu tych ryb szukać, tak? Więc udało mi się je znaleźć, później je pokażę. No fakt, że to są takie rybki, ale pamiętajcie, że na zawodach, chociażby na zawodach, nie zawsze się wygrywa dużymi rybami, trzeba czasem złowić dosłownie te parę, tą jedną rybkę więcej od przeciwnika. Tak więc mam nadzieję, że będziecie się też przykładać do gruntowania, zobaczyliście sobie, jak jest gruntowane. Zestawik też jeszcze zaraz pokażemy, więc mam nadzieję, że skorzystaliście z tego filmu. Zapraszam też na kolejne matrixowe filmy. Mam nadzieję, że już z moim udziałem, gdzie będziemy łowić więcej ryb, ale idzie ciepło, więc to już mogę obiecać. Zestaw, który mi dzisiaj dał ryby, tak? No bo tak to trzeba powiedzieć, na tak powiem, wszystkie, co miałem przygotowane, nie widziałem brań, nic nie mogłem złowić. Dopiero na zestaw, ostatnio zresztą mój ulubiony, czyli tak, sama plecionka plus króciutki featherling. Zobaczcie, tyle mam skrętki, to jest około 12, 13, 14 cm skrętki, czyli tu mamy plecionkę. Tu jest stoper zabezpieczający i to jest skrętka, czyli tutaj nie mamy praktycznie żadnej żyłki, tu nie ma żadnej amortyzacji, ale też te branka są bardzo szybko są przenoszone. I plus do tego jest przypon 60 cm z żyłki 007 i haczyk 20. Haczyka to nawet będzie, haczyk będzie nawet ciężko pokazać, bo jest tak mały, ale natomiast tu chodziło o wolne opadanie przynęty. Założenie większego haczyka, uwierzcie mi, kompletnie nic nie miałem. Dopiero musiałem stać, wyciągnąć swoje, że tak powiem, przypony powiązane na czarną godzinę i dopiero tak delikatny przypon, zresztą to też jest uwiązane na bardzo cienkiej żyłce, więc ta ryba po prostu nie obawiała się tak, żeby tą przynętę pobrać. Plecionka 008, nowy Horizon, plus oczywiście nowendeczka, która na pewno, jestem z niej, że tak powiem, bardzo dobrony, czyli Light Feather XRS. No i to mi dało te parę rybek, te wypracowane parę rybek, które, że tak powiem, ratują mój dzień przed zerem. Tak więc pamiętajcie, kombinujcie, nie trzeba... Nie biorą ryby, no to coś trzeba robić, szukać. Na pewno coś się uda zawsze złożyć.